klaskać, klaskać. Ej, ale dajcie mu troszeczkę energii. Słuchajcie, ile na sali jest dziewczyn? Na 3-4. Ilu jest chłopaków? Ilu jest niezdecydowanych? Szymon. Okej. Nie wiem, czy wiesz, Szymon, że... W sumie tylko mówię. Szymon, wygrałeś serca dziewczyn, więc dziewczyn jest więcej. After party jest. Dres jest. Możesz coś wyrwać dzisiaj, nie? Szymon, cóż mogę ci powiedzieć? Bal gimnazjalny? Znajdę ci partnerkę tutaj w miejscu. A teraz ostatni kawałek. Ja wybieram kawałek. Kawałek dla ciebie to hymn Polski z okazji rządu PiS-ów. Nie, tak na serio to będzie kawałek, który mi się kojarzy z moją audycją hip-hopera, z Szymonem, z Robalem, dla wszystkich graficiarzy. Britney Spears, ups, nie? Możemy śpiewać, to jest troszeczkę karaoke dzisiaj. Jedziesz, Szymon, ten pierwszy. I think I did it again. I made you believe.
Czy oceniamy karaoke? Tak! Czy oceniamy taniec? No ja jestem niezdecydowany, ale sędziowie mam nadzieję, że tak. A może zrobimy trzecią rundę? Spoko? Słuchajcie, jako że ja wybrałem jeden kawałek, to Szymon wybierze kawałek, którym się poznał Natalię, jego narzeczoną. Jest to kawałek, który się kojarzy z jego dzieciństwem na wsi. Jest to kawałek, przy którym się wzrusza dla wszystkich dziewczyn B-Boy Szymon, DJ 7-Eleven Beyoncé. Możemy śpiewać.